Jeśli chcecie zobaczyć, jak wykonać to zdobienie, zapraszam do obejrzenia filmiku. Na paznokciach mam już położoną bazę i tak jak u prawej ręki położę biały lakier na tych dwóch palcach i na wskazującym położę czarny. Zaczynam od białego lakieru. I teraz kolejna czarny lakier. Teraz poczekam, aż lakier wyschnie i nałożę drugą warstwę. Pierwsza warstwa lakieru już wyschła. Lecimy więc z drugą warstwą. Najpierw biały. I druga warstwa czarnego. Czekamy, aż wyschnie i zaczynamy robić zdobienie, czyli te kropeczki. Kiedy lakier wysechł, robię sobie kropkę białego lakieru na karteczce, bo będę teraz kropkować czarne paznokcie. Mam tutaj już dużo używaną sondę. Zaczynam od najmniejszego paznokcia. Co jest ważne, to żeby trzymać sondę pionowo, a nie tak bokiem, bo wtedy kropki wyjdą nam takie jajowate, nierówne. Duża kropka na początek na czubek. I tutaj naprzeciwko. I teraz trzymam prosto sondę. Największa kropka na środek i tutaj się robią coraz mniejsze. Czarne paznokcie gotowe. Teraz czas na te białe. Więc robimy wszystko tak samo. Kropka z czarnego lakieru na karteczce. Sonda jest już czysta, żeby nie miała resztek białego lakieru na sobie. Dobrze namaczamy, wrzucamy kropeczka na środek, żeby taka większa była. Teraz czekamy, aż kropeczki wyschną i nakładamy topką. Bardzo proste, łatwe w wykonaniu zdobienie. Dajcie znać, jak Wam się podobało.